Cześć Baranki, witam Was w przysłaniach z kart Tarota na poniedziałek 15 lipca. Zobaczmy, co w poniedziałek dla Was się szykuje. Cztery kielichy i karta diabła. No, to będziecie się być może niektórzy z Was zastanawiali nad jakimiś pokusami, czy przyjąć jakąś ofertę, czy nie, czy się na coś zdecydować. Może Was kusić. Mogą Was kusić sprawy zakazane, mogą Was kusić osoby manipulatorzy tacy, tak? Czyli no, możecie być pod czyimś wpływem. Ktoś z Was może rozumie, czemu się to nie podoba, ale mimo wszystko, no, ta osoba wokół siebie wytwarza taką atmosferę, że no, ciężko jest jej odmówić, więc gdzieś tutaj może być jakieś niezadowolenie z takich spraw, kwestii. Może być tak, że mogą Was, tak jak mówiłam, możecie mieć do czynienia w ogóle też z nałogami jakimiś tego dnia, będą Was mocno kusić, ale będziecie się o nim opierać, tak? Bo tutaj widać, że nie chcecie przyjąć tego kielichu, więc myślę, że może skupicie się na czymś innym, ale będzie ciężko. Walka z nałogami jest ciężka, więc no, może być niełatwa, niełatwo w poniedziałek. W każdym bądź razie, no tutaj mocno będziecie wystawieni na próbę, bo mówię, albo ktoś, albo coś was będzie kusiło. I no, mam wrażenie, że się oprzecie, nie pozwolicie sobie na to, by pójść w coś tutaj takiego, właśnie powiedzmy, no coś nielegalnego, czy coś, co w jakiś sposób, no później byście żałowali tej decyzji, więc myślę, że dacie radę i się oprzecie komuś też, jeśli mówimy tu o takiej osobie oczywiście. Do usłyszenia, cześć. Cześć byczki, witam Was w przysłaniach z kart Tarota na poniedziałek 15 lipca. Zobaczmy, co tutaj dla Was, byczki, 7 kielichów i 6 kielichów, wow, no to tutaj może się pojawić w poniedziałek dużo relacji, dużo na przykład kontaktów z przeszłości, ale też dzieci mogą dużo pisać do Was, możecie rozmawiać o czymś, no tutaj dużo tematów rozmów z dziećmi, powroty do przeszłości, czyli zastanawiać się możecie też nad jakimś kontaktem, czy napisać, do kogoś nie napisać, w jakiej formie, na jakim poziomie, portalu, na jakim, nie wiem, na jaki numer. No tutaj może być dużo opcji, dużo możliwości tak naprawdę. Niektórzy z Was może nie podejmą tego działania właśnie w poniedziałek. Może mimo dobrych chęci i tego, żebyście chcieli coś tutaj zdziałać, zrobić, nawiązać jakąś relację z kimś, no to relacje z kimś, z kim nie widzieliście się jakiś czas, to może to pozostać tylko w sferze marzeń, więc może się ktoś z Was nie odważyć zrobić pierwszego kroku tutaj. Możecie się zastanawiać, jeśli ktoś do Was napisał, odezwał się właśnie z przeszłości, to możecie się zastanawiać, co zrobić, jak tu odpowiedzieć, więc też tutaj jakieś różne opcje, możliwości się pojawiają. Tak jak mówiłam, różne kwestie związane z dziećmi, też możecie tutaj rozmawiać, prowadzić dialogi z dzieciakami również. Pozdrawiam, cześć! Cześć bliźnięta, witam Was w przysłaniach z kart Tarota na poniedziałek 15 lipca. Zobaczmy, jaki to będzie dla Was dzień. Królowa monet. Królowa monet i karta. O, 9 mieczy. Nie dają Wam spokoju jakiejś sprawy. Czym się martwicie? Mogą to być kwestie związane z partnerem, partnerką, kwestie związane z domem, pracą, matką, czyli rodzicami na przykład. Macie tu jakieś zmartwienia, coś Wam nie daje po prostu spokoju, ale również w poniedziałek mogą być jakieś kwestie do przemyślenia. Gdzieś po głowie chodzą Wam jakieś pomysły, zastanawiacie się nad jakimiś właśnie rozwiązaniami związanymi z tymi kwestiami, o których wcześniej wspomniałam, tak? Więc tutaj zastanawiacie się, jak rozwiązać pewne sprawy, pewne kwestie, czy związane z domem, czy z pracą, czy z tymi poszczególnymi osobami, które wymieniłam, więc no tutaj taki dzień przemyśleń, ewentualnie, no mówię, zastanawiacie się nad czymś, jakie decyzje podjąć w tym kierunku. Pozdrawiam, cześć. Cześć Raczki, witam Was w przysłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 15 lipca. Zobaczmy, Raczki, wieża w poniedziałek, wieża i czwórka
Buław. No, to bym powiedziała, że tu się coś może wydarzyć, jakaś kłótnia, jakieś nieporozumienie, jeśli chodzi o partnerstwo, relacje. Może będziecie z kimś umówieni, nie przyjdziecie, może ktoś odwołać. Może się tu coś wydarzyć po drodze, jakieś informacje możecie się dowiedzieć i gdzieś tutaj ta stabilizacja, no, może się troszeczkę zachwiać. Poniedziałek, no, może być takim dniem, kiedy coś nie wyjdzie, coś się nie uda. Może być tak, że coś sobie planowaliście i też nic z tego nie wyjdzie, więc gdzieś tu jakieś plany się pozmieniają, coś się takiego zdarzy, że no, trzeba będzie w inny sposób podziałać, trzeba będzie wymyśleć inne rozwiązanie. Może chodzić tutaj o kwestie, mówię, spotkań, relacji. Kwestie związane z domem też, coś tu może, no nie wiem, na przykład popsuje się coś w domu, na przykład też tak może być, tak? Więc nie tylko w relacji coś może się popsuć, ale też na przykład jakiś sprzęt AGD, na przykład tutaj też taka sytuacja. Może planowaliście sobie, że w ten dzień będziecie no, w centrum zainteresowania, nie wiem, wygłosicie jakąś mowę w pracy albo coś, a tu się okaże, że plany się pozmieniają i tak się nie stanie. Do usłyszenia, cześć. Cześć, Lwy, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 15 lipca. Zobaczmy, Lwy. Lwy, co tutaj dla Was? Królowa monet. Królowa monet i karta dwójeczki kielichów. No fajne, porozumienie w pracy, podpisanie może jakiejś umowy w pracy, umowa o pracę na przykład też, dogadywanie się bardzo dobre z szefową. No tutaj możecie mówić w tym samym języku, bym powiedział, jakaś harmonia jest. W pracy mogą się sprawy fajnie układać, jakieś umowy możecie podpisywać z kontrahentami, zleceniobiorcami, no różne różności. W każdym bądź razie bardzo, bardzo pozytywnie, harmonia, dogadywanie się z klientami, dogadywanie się co do jakichś usług, ale w domu również się pokazuje mile spędzony czas, dogadywanie się z partnerem, partnerką, może jakieś wspólny wieczór, wspólne chwile, radosne, radosny czas, bardzo fajny. No, tutaj jest taka harmonia, chemia między tymi dwojgiem ludzi pokazanymi na karcie, więc do tego wszystkiego dom, no więc jakieś plany związane na przykład z wieczorem, czy plany związane z domem, gdzie wspólnie się dogadujecie w tych planach. Czy jeśli mówimy o wydatkach, dochodach, tutaj różnych kwestiach zakupów jakichś, no to tutaj też wszystko się bardzo harmonijnie pokazuje. Do usłyszenia, cześć. Cześć panny, witam was. Zobaczmy sobie przesłania z kart Tarota na poniedziałek 15 lipca. Pustelnik. Pustelnik i karta siedmiu buław, więc tutaj pokazuje się na przykład walka o swoje. Może być tak, że chcecie sobie coś przemyśleć, odizolować się od kogoś, potrzebujecie czasu dla siebie, a ktoś wam tutaj przeszkadza, więc gdzieś też tak może być, że będziecie chcieli ten dzień na przykład, nie wiem, spędzić w domu przy książce, a tu ktoś będzie wam przeszkadzał, no bo na przykład będzie was wyciągał, nie wiem, na przykład na zakupy jakieś, więc gdzieś tutaj na przykład coś takiego. Może też być kwestia jakiejś dyskusji, kłótni, próby zawarcia porozumienia, ale no właśnie, ciężko będzie komuś przetłumaczyć pewne, na przykład, czy wasze zdanie w danej sytuacji, więc tutaj będzie potrzeba trochę czasu, trzeba będzie trochę takiej cierpliwości, bym powiedziała, przemyślenia, zastanowienia się, jak to ugryźć, jak to zrobić, żeby tutaj ktoś na przykład wysłuchał waszych argumentów. Tu jest taka walka o swoje, że sobie nie pozwolicie, no ale przy tym pustelniku może być też tak, że czujecie, że jesteście sami, że sami walczycie o pewne rzeczy, że nie macie wsparcia na przykład. Więc też takie poczucie może być. Do usłyszenia, cześć. Cześć wagi, witam was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 15 lipca. Zobaczmy, wagi, co się dzieje tutaj u was w poniedziałek. Pazik, monet i karta rycerza kielichów. No, macie do czynienia z ludźmi młodszymi, dziećmi być może. Tutaj jakieś oferty, propozycje, propozycje kursu, szkolenia, dokształcania jakiegoś, mogą być rozmowy, doradztwo na przykład dziecku w obraniu kierunku na przykład studiów, albo jak, jeśli chodzi o pracę, może się was dopytuje, żebyście troszeczkę mu dali jakiś rad.
czy iść na przykład do tej pracy, czy też nie. Tu może być jakaś propozycja też pracy, współpracy. Możecie razem tutaj mieć propozycję razem. Ktoś tutaj może Wam składać jakąś propozycję, na przykład pracy, to Wy możecie też komuś składać propozycję. Może chodzić też o spotkanie towarzyskie, spotkanie a la randka, jakieś wyjście z domu, przyjaciel, przyjaciółka mogą również tutaj jakieś propozycje Wam składać. Więc gdzieś tutaj jest taka kwestia jakiejś oferty, jakiejś propozycji, opcji, możliwości. No, pytanie teraz, co wybierzecie, tak? Bo gdzieś tu się ktoś zastanawia nad czymś, to może być w ogóle zupełnie nowa oferta, nowa propozycja też. Więc, no, warta jakiegoś przemyślenia, zastanowienia się, bo tu widać, że ktoś tutaj będzie się nad tym zastanawiał. Oczywiście randka jakaś też mi się tu pojawia, mężczyźni w ogóle się pojawiają. Możecie mieć do czynienia z żywiołem wody, rak, ryby, skorpion lub ziemi, byk, koziorożec, panna. Pozdrawiam, cześć. Cześć Skorpiony, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 15 lipca. Zobaczmy, jaka energia tego dnia się dla Was pokazuje. 10 buław i karta dwójeczki monet. Oj, strasznie będziecie walczyć z sobą tego dnia. Może być tak, że będziecie mieć bardzo dużo pracy, bardzo dużo obowiązków, ale nie będziecie chcieli z tego zrezygnować. Być może będziecie się unosić honorem. Może komuś coś obiecaliście pomóc zrobić, na przykład może obiecaliście komuś pomóc w jakichś obowiązkach, w jakichś zadaniach, że sprostacie, no i wzięliście na siebie trochę dużo, no, bym powiedziała aż za dużo. No i tu może być taka opcja, wybór, możecie się zastanawiać nad tym, czy z czegoś nie zrezygnować, bo na przykład nie dajecie rady, ale nie będziecie chcieli z niczego zrezygnować, tu się pokazuje, więc powiedziałam, że poniedziałek może być takim trudnym dla Was dniem w pewnym sensie, bo no, nadmiar obowiązków, nadmiar różnych decyzji. Może być tak, że coś wam ciąży, wiecie o jakichś informacjach, o których nikt inny nie wie i one też mogą w jakiś sposób wam ciążyć. Ktoś tutaj może się wypalać tego dnia, tak? No, może być już zniechęcony, mieć dość po prostu tego wszystkiego. A tutaj jeszcze przy tej dwójce monet, gdzie balansuje się, żeby wszystko jednak dograć, żeby mimo wszystko, no, spełnić wszystkich oczekiwania, no. Ciężki dzień, powiem Wam szczerze. Dużo, dużo, dużo pracy, dużo, dużo obowiązków i zadań. Do usłyszenia. Cześć. Cześć Strzelce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 15 lipca. Zobaczmy, co tu się pokazuje dla Was. Piąteczka monet oraz karta dwójeczki buław. No tutaj nad czym się mocno zastanawiacie. Ktoś może się zastanawiać nad tym, czy tkwić dalej na przykład w jakiejś relacji, czy na przykład tkwić dalej w jakiejś pracy, czy wziąć jakieś zlecenie, które wygląda na niedochodowe tak naprawdę, bo gdzieś tu jest jakieś poczucie braku. Czyli komuś czegoś brakuje, może wam brakować pieniążków tego dnia w poniedziałek, możecie odczuwać brak, możecie odczuwać samotność na przykład i zastanawiacie się właśnie, co tu zrobić innego, co tu zmienić. Więc gdzieś tutaj pojawiają się jakieś wasze na przykład myśli, może opcje, chcecie podjąć jakąś decyzję, by zmienić swoją sytuację, ale nie jesteście jeszcze zdecydowani na to, w którym kierunku byście chcieli pójść, czy co byście chcieli zmienić konkretnie, więc gdzieś tutaj się tylko zastanawiacie i czekacie, żeby ktoś albo was troszeczkę pchnął ku jednemu z wyborów, albo no, czekacie na to, żeby podjąć jakąś decyzję. Potrzebujecie troszeczkę czasu, żeby się zdecydować na coś. Do usłyszenia. Cześć. Cześć Koziorożce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 15 lipca. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia. Piątka kielichów i karta czwóreczki buław. No, powiedziałam, że ktoś w poniedziałek może tutaj przeżywać coś, jakąś przeszłość, jakieś trudne sytuacje, które miały miejsce. No więc gdzieś tutaj ta stabilizacja może taka być troszeczkę zachwiana, bo ktoś no, nie będzie patrzył na to, co tu i teraz, tylko gdzieś tam jeszcze w przeszłości tkwić, więc może zaniedbać tu jakieś sprawy, na przykład domowe, tak? Może nie zapłacić jakiegoś rachunku, może nie wiem, na przykład umówieni jesteście na przykład z partnerem, nie wiem, żeby coś oglądnąć, a no nie przyjdzie, tak? Ta osoba, czy tam powiedzmy zmieni zdanie w jakiejś sprawie. Więc tutaj powiedziałabym, że może być jakieś tkwienie w przeszłości tego dnia.
Ja bym powiedziała też, że jakieś emocje biorą górę i tutaj mocno coś przeżywacie. Nie zastanawiacie się nad tym, co jest tu i teraz, tylko po prostu gdzieś tam tkwicie w tej przeszłości. Oczywiście tutaj może być też tak, że ktoś może mieć tego dnia problem z jakimś nałogiem, nałogiem związanym z kielichami. No i jakiś problem tu się może stworzyć w domu na przykład, bo coś może zaniedbać, czy partnera, czy dom, czy mówię, jakieś sprawy takie domowe, może zaniedbać też pracę, bo jednak czwórka buław to też stabilizacja, która też przejawia się w pracy, więc gdzieś tutaj, no na przykład komuś alkohol może zaszkodzić i zamiast pójść do pracy, no to właśnie podda się innym kwestiom. No w każdym bądź razie trzeba z tym walczyć i tutaj w no, poniedziałek to może być taki trudny dzień dla kogoś z Was. Do usłyszenia, cześć. Cześć wodniki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 15 lipca. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia dla Was. Wodniki, trójeczka kielichów i dziesiątka mieczy. Powiedziałabym, że albo zakończy się jakaś relacja bardzo fajna, albo jakieś spotkanie się tutaj zakończy, może nie tyle dramatem, ale no może się zakończyć jakąś kutnią, jakimiś takimi, no ktoś komuś coś nieprzyjemnego powie po prostu, lub zrobi coś nieprzyjemnego, więc gdzieś tutaj może być tak, że w poniedziałek, jeśli będziecie coś świętować, no to uważajcie na to, co mówicie, żeby kogoś nie zranić, bo tutaj się to pokazuje, że ktoś zostaje zraniony podczas jakiejś zabawy, tak? Słownie, czy tam po prostu mówię. No, przez czysty przypadek na przykład, albo czasem język nam się rozwiązuje, bo tutaj się pokazuje na kielichy, więc gdzieś tam ktoś może coś po prostu powiedzieć, czego wcale nie myśli, a ktoś inaczej to odbierze i tutaj będzie no, jakaś taka niepotrzebna, przykra sytuacja dla kogoś, więc tutaj takie kwestie. Może być tak, że jakaś zabawa, przyjemność, tak, zakończy się nieprzyjemnie. Ja bym powiedziała, że tutaj też może być dla niektórych osób jakiś romans, który w poniedziałek będzie miał przykre konsekwencje, bo też może być jakaś wymiana zdań, może być tutaj ktoś coś komuś może powiedzieć, może się rozpaść tutaj coś, więc też tak może być, że ktoś po prostu zaczyna się miło czas spędzać, tak? No a potem ktoś coś powie, ktoś coś zrobi i a niby pół żartem, pół serio, tak? A no potem konsekwencje tego będą no przykre. Pozdrawiam, cześć. Cześć rybki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 15 lipca. Co się może wydarzyć dla Was? Sprawiedliwość oraz 10 kielichów. Powiedziałabym, że może być jakiś wyrok sądowy w sprawie jakichś kwestii domowych. Może chodzić o dzieci, czyli jakiś sąd rodzinny, jakieś załatwienia w sądzie rodzinnym, decyzje z tego sądu. Tutaj mogą być jacyś kuratorzy brani pod uwagę tego dnia, może jakieś rozmowy z tym związane. Ale nie tylko, to jakieś sprawy oficjalne, załatwiane właśnie, jeśli związane z domem, partnerem, dziećmi, rodziną na przykład. Więc gdzieś jakieś podpisywanie umowy u notariusza, podpisywanie o kredyt na dom na przykład, też tak może być. Więc no, dużo takich załatwień, może biurokratycznych na przykład. Ale to też jakieś decyzje, decyzje, które mogą być bardzo sprawiedliwe, bardzo takie konkretne, rzeczowe. Ktoś może podjąć też jakąś decyzję, może czekacie po prostu też na jakąś informację. Jest zawiadomienie w sprawie jakichś tu kwestii domowych, no i ono się pojawia w poniedziałek, więc no nie ma się co martwić. To jakaś sprawiedliwa decyzja się pojawia, tak naprawdę. Więc tutaj chodzić może właśnie o kwestie związane z partnerem, dziećmi i wami, domowe, rodzinne, w ogóle jakieś tutaj kwestie. Do usłyszenia, cześć.